Jako osoba, która naprawdę długo siedzi w środowisku Counter-Strike'a, jestem przekonany, że Valve nie doda żadnych skinów podczas zimowej operacji. Ha, dobre co, dobre. Przypominam jeszcze tylko, że maraton trwa w najlepsze, także wbijaj tutaj codziennie o godzinie 17 na nowy filmik oraz zgarnij sobie koniecznie tego skina. Chyba warto, co? Skiny, które wbiłem do tego odcinka, podzieliłem tak jak to robi Gaben, czyli ze względu na jakość. Za tym widzimy 7 niebieskich, 5 fioletowych, 3 różowe i 2 czerwone skiny. Zacznijmy może od najliczniejszej grupy, czyli od skinów niebieskich, i tutaj na samym początku mamy kaktusa. No jest to taki dorodny MP9 z bardzo oryginalnym patternem. Szczerze, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Wygląda bardzo skrudnie i według mnie idealnie kwalifikuje się na takiego niebieskiego skina. Nie jest odstrzelony, nie wiadomo jaki, jest po prostu taki podstawowy, ale ciekawy, idealny za Euraka. Pozostajemy przy pistoletach maszynowych i tej stare, poczciwe P90 i do niego skin. Mowa tu o Frostquake'u, czyli o skórce, która wygląda jak taka przeciechana bryła lodu, coś takiego bym powiedział. Mega dobrze by wyglądało, jeżeli w zależności od jakości ten skin jest coraz to bardziej jaśniejszy albo ciemniejszy. Idąc dalej, mamy skin od twojej ulubionej broni, z której grasz codziennie niesamowitą liczbę godzin, a mianowicie Obrzyn. I to jest Snack Attack, idealny kolorowy skin, po prostu jeżeli ktoś chce sobie wypchać całe eku i mieć skina do każdej broni, on się kwalifikuje idealnie. Tech Nine Tireless Race, jejku, aż to było ciężkie do powiedzenia, tak czy siak bardzo schludny, ładny, ciekawy skin, który łączy w sobie trzy kolory, czarny, biały oraz czerwony. Podoba mi się w nim minimalistyka i zachowana w nim schludność, za co daje mu serdecznego plusa. Dual Beretty Water Guns, do śmigusa dyngusa wiem, jeszcze trochę nam zostało, ale można się już zacząć zbroić, co wy na to? Skin wprost nawiązuje takich cheapnych, tanich pistoletów plastikowych na wodę po prostu, którymi to dzieci tam leją właśnie w śmigusa. Według mnie wyszło to naprawdę ciekawie. Skinów do AWP mamy od groma, w szczególności takich różowych czy też czerwonych. W związku też jest czym w dzisiejszym odcinku postanowiłem postawić na niebieskiego skina do AWP. El Profesor to przełożenie takiej klasowej, klasycznej, ciemnej tablicy kredowej właśnie na AWP. Według mnie wyszło naprawdę zacnie. Resistance taka biała, jasna propozycja do karabinu AUG. Wyróżnia się w nim ten kolorowy, tęczowy wąż, jakby na to nie patrzeć. Bardzo tutaj warto zwrócić uwagę też na ten pattern, tak? Czyli na takie może być tęcze, takie wyżłobienia. Bardzo to przykuło moją uwagę. MK z gumą Anemoja. Dobrze, Anemoja. Nie wiem kto to wymyślił. Dość prosty, a jednocześnie ciekawy design dla broni dla CT. Podoba mi się to, że autor zapodał kilka wersji kolorystycznych, tak jak tutaj widać. Można by się pobawić coś jak było na zasadzie P2000 Imperial, tak? Który zmieniał swój kolor w zależności od jakości. Tutaj taka opcja jest jak najbardziej mile widziana. Glock Elite Crew, czyli propozycja dla defaultowego pistoleta po stronie TT. Skin wygląda dość nowocześnie i jego kolorystyka od razu przykuła moją uwagę. Warto tutaj zwrócić uwagę na ten mały easter egg, ten tutaj na magazynku, który to informuje nas o typie oraz ilości informacji, jakie można dostarczyć właśnie tego pistoletu. Według mnie bardzo ciekawe, takie dla koneserów taka informacja. Nice. Tombstone to bardzo ciekawa propozycja nowego Deagla. Styl powiedziałem takich komiksów z lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych, coś takiego. Bardzo mi się podoba pomysł, że skin staje się to coraz bardziej ciepły, idąc w dół jego to właśnie, czyli najbardziej ciepły, najbardziej czerwony jest w okolicach magazynka, a tam gdzieś na celowniku, gdzie muszka, no to już jest taki szalawy. Uwaga, skin fioletowy, ale jeden z moich faworytów w dniu dzisiejszym, a mianowicie Pippi Bison. I to nie byle jaki, bo Gunball, i to jest sam pomysł, żeby przerobić magazynek od Bisona właśnie jako taką paczkę, taką puszkę z gumami balonowymi, jest naprawdę niczego sobie, mega szacun. Ostatni ze skinów fioletowych to kolorowy i wesoły UMP. Mamy w chińskim stylu, mamy tutaj kilka emotek kota oraz jakieś napisy bardzo ambitne. Jest to ciekawa propozycja mega oczojebnego skina. Naprawdę średnio sobie wyobrażam granie z nimi, mógłby on nieźle rozkojarzać, lecz co, dlaczego by też nie? Następny poziom to skiny różowe, których przygotowałem na dzisiaj 3. No w tym zestawieniu oczywiście nie mogło zabrać najpopularniejszej broni w CS-ie, czyli oczywiście kałaszka. Tutaj mój wybór pada na tego oto Chromatis Aberration, mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Jest to interesująca wersja kałacha połączona z jakimiś zgliczowanymi dodatkowymi elementami, co wyszło według mnie całkowicie nice. Co jak co, ale ten kałach idealnie trafia w moje gusta i chyba wymienił mojego Damien Priest'a na właśnie takie dzieło. Necromancer to skin do scouta. Tutaj autor był na tyle ambitny, że przypisał sobie, że to powinien być skin czerwony. No ja jednak się nie do końca z tym zgadzam i naprawdę na różowego się jeszcze kwalifikuje. Jest to ciekawa praca, która przedstawia dwa demony walczące ze sobą, takiej ciemno-czerwonej kolorystyce. No cóż, trochę nie moje klimaty, ale widzę, że praca jest naprawdę niczego sobie i mam wrażenie, że wielu z was się właśnie spodoba. Tego pistola mało kto się tutaj spodziewał, ze względu na jego małą popularność, a mianowicie P2000. Pomimo, że obecnie większość gra z USP, to nie wolno o nim zapomnieć, gdyż być może jakiś buff czy coś do niego wejdzie, no i wtedy się sprawa odwróci. Z tego powodu slot dla różowego skina zajmuje właśnie P2000 Plague Doctor. Skin o niecodziennym designie, niecodziennej kolorystyce, który na pewno przykuwa oko i jest bardzo ciekawy. Uwaga, czas na najlepsze skiny w dniu dzisiejszym, czyli te najrzadsze. M4 Cybershark, jak tylko go zobaczyłem, wow, mega mi się spodobał. Ogólnie na tej wersji M-ki w moim przekonaniu brakuje trochę niebieskich skinów. No mamy do czynienia z takimi ciepłymi, czerwonymi czy też pomarańczowymi, a takich niebieskich jest naprawdę niewiele. Jest Poseidon, ale on jest trochę z kosmosu. Ten skin jest fenomenalny, warto zauważyć bardzo dobre połączenie ze sobą niebieskiego oraz żółtego. Wow. Last but not least, ten USP jest rewelacyjny, popatrzcie na niego. Trochę gdzieś tam z tyłu głowy przypomina mi Killcon Farma, ale to tylko i wyłącznie dobrze o nim świadczy. Jedyne, czego mógłbym się tutaj przyczepić, to to, że on tutaj na tłumiku oraz dalszej części lufy jest według mnie taki trochę pusty. Fajnie byłoby tam coś dodać, gdyż jednak, okej, jest tam gradient i jakoś ta przestrzeń jest wypełniona, tak, że nie jest on tam defaultowy, absolutnie. Ale myślę, że to jakieś małe znaczki, czy jakieś małe pierdoły, które cieszą oko, warto byłoby tutaj dodać. Koniecznie, przy który skin podobał cię najbardziej, wbij na TikToka, załapę w górę, subuj kanał i widzimy się jutro, już o godzinie 17. Siema, dzięki.